Cześć! Justyna Kowalewska w Nowym Roku Akademickim. Zapraszam Was na najnowszy odcinek Flesza. Oto skrót tego, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Prezydent grobelny na WNPID, wydziałowe nowości, legitymacja AZS. Przeprowadzka do dużego miasta zawsze oznacza stres. W miejskiej dżungli miejskiego transportu ostatnimi czasy gubią się nawet rodowici poznaniacy. Winna temu jest poznańska elektroniczna karta aglomeracyjna. Razem z Olą powiemy Wam wszystko, co student o PC wiedzieć powinien. Rozbudowana aplikacja sprzedażowo-obsługowa, koordynacja transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej. Nie, to nie strategia wojskowa, a codzienność wszystkich poznaniaków. Poznańska elektroniczna karta aglomeracyjna, bo o niej mowa, wciąż budzi wątpliwości wśród mieszkańców miasta, w tym dużej grupy studentów. Przez to ZTM stworzył 12 punktów informacyjnych na 8 poznańskich uczelniach, także na WNPID. Pierwszym takim ukłonem w kierunku studentów jest to, że używają legitymacji jako PEKI, czyli nie dorabiają sobie dodatkowego dokumentu. Nie muszą się posługiwać kartą imienną PEKA, tak jak poznaniacy, tylko korzystają z legitymacji. Aby posługiwać się legitymacją jak PEKą, musi być ona wydana nie wcześniej niż w sierpniu 2013 roku. A co z mitycznym nabijaniem ulg? Studentom w Poznaniu przysługują de facto dwie ulgi. Jedna, która jest ogólnopolska z tytułu, że są studentami oczywiście. Wszyscy studenci poznańskich uczelni mają tak zwaną jeszcze ulgę metropolitalną. Jest to związane z kilkuzłotowym na miesiąc oczywiście jeszcze dodatkową ulgą. Warto znać stronę www.pk.poznań.pl. Znajdują się na niej wszystkie ważne dla studentów informacje. Można także zarządzać swoim kontem i kupić bilet okresowy. No, najbardziej się opłaca bilet semestralny, skierowany typowo dla studentów, 120 dni lub 150 dni. Wtedy jest on najbardziej opłacalny i finansowo, no i najwygodniejszy w stosowaniu. Chociaż o PC mówiono już od dawna, to zaskoczeni są nie tylko nowi studenci. Niby wiadomo, że jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany, ale nikt nie podejrzewał, że ta mała karta wywoła tak wielką rewolucję. Dla Flesza Aleksandra Laps. Maraton to nie tylko bieg na 42 km. Ostatnio to także tytuł jednej z książek wydanych przez Rebis. O tym, kto i dlaczego promował swoją książkę na WNPID, powiedzą Wam Paweł i Szymon. To nie jest książka o miłym facecie, który bezboleśnie od 16 lat... Nie. Jeśli nie o miłym, to przynajmniej skorym do składania obietnic. Takie i inne deklaracje usłyszeli studenci podczas spotkania z prezydentem Ryszardem Grobelnym, który we wtorek po raz kolejny gościł na naszym wydziale. Tym razem pretekstem do spotkania z rządzącym nieustannie od 16 lat włodarzem Poznania była premiera książki Maraton, wywiadu rzeki, jakiego prezydent Grobelny udzielił Michałowi Kopińskiemu. Cztery lata temu na naszym wydziale odbyła się debata z udziałem konkurentów w wyścigu po fotel prezydenta stolicy Wielkopolski. Na wtorkowym spotkaniu studenci wytykali Ryszardowi Grobelnemu tegoroczną niechęć do udziału w debatach, a także pytali, co na listach wyborczych jego komitetu Teraz Wielkopolska robią celebryci, tacy jak Katarzyna Bujakiewicz i Szymon Ziółkowski. Prezydent odniósł się również do pomysłu ograniczenia liczby możliwych reelekcji na stanowisko, które piastuje. Pomimo tego, że kampania wyborcza jeszcze się nie zaczęła, prezydent Grobelny wśród swoich priorytetów na ewentualne 4 lata urzędowania wymienia połączenie komunikacyjne na ramowic z centrum miasta, poprawę wydajności energetycznej budynków użyteczności publicznej, szkolnictwo zawodowe oraz poprawę jakości życia codziennego w Poznaniu. W związku z medialnymi spekulacjami postanowiliśmy zapytać prezydenta, czy dokończy kadencję w przypadku otrzymania propozycji objęcia ważnego stanowiska w administracji centralnej. W kwestii bezpieczeństwa w Europie i na świecie mówi się ostatnio niemalże wszędzie. Organizatorzy debat społecznych podeszli do tematu bardziej lokalnie. Wydziałowa aula stała się miejscem spotkania wszystkich, którzy o bezpieczeństwie w naszym mieście chcieli porozmawiać z poznańskimi policjantami. O przebiegu tej nieco kontrowersyjnej dyskusji w materiale Ani i Agnieszki.
Tą jadą chłopcy, chłopcy radarowcy, niebieska czapeczka przy boku pałki. Mimo że takie obrazy to już na szczęście przeszłość, policyjna odznaka wciąż u niektórych wywołuje te nieprzyjemne skojarzenia. Po prostu panowie milicjanci przyjeżdżają po cywilnego. W minioną środę na naszym wydziale najbardziej rzucającym się w oczy outfitem był policyjny mundur. Wszystko to za sprawą kolejnej z cyklu debat społecznych, tym razem poświęconej bezpieczeństwu w Poznaniu. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Głównej dyskutowali ze studentami, wykładowcami i przedstawicielami rad osiedlowych. Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja nad zakłócaniem ciszy nocnej. Nie zabrakło kontrowersyjnych pytań. Czy to nie jest przypadkiem tak, że czekamy aż minie 15-letni okres, po którym można już iść na emeryturę? Po raz pierwszy w historii debat społecznych zabrakło miejsc siedzących. Frekwencja oraz ilość pytań, jakie padły podczas spotkania, wskazuje, że poznaniacy uważają, że o bezpieczeństwie warto rozmawiać. A jeśli ktoś chciałby spełnić dziecięce marzenie o zostaniu policjantem, od tego roku nasz wydział daje mu taką możliwość. Specjalność Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny na Bezpieczeństwie Narodowym ma szkolić przyszłych stróżów porządku. Kto z nas z sentymentem nie wspomina spotkań z policjantami organizowanych w podstawówkach? Mimo że z biegiem lat policyjny mundur nie wzbudza już w niektórych takiego entuzjazmu, to obecność policji powinna przede wszystkim kojarzyć nam się z poczuciem bezpieczeństwa, nawet jeśli studencka zniżka nie obejmuje policyjnych mandatów. Dla Flesza Agnieszka Kwiatkowska. Nowy rok akademicki oznacza koniec beztroskich wakacji i powrót do studenckich obowiązków. Wiążą się z tym także pewne zmiany w funkcjonowaniu naszego wydziału. Jakie? O tym w materiale moim i Konrada. Stara zasada głosi, że kto stoi w miejscu, ten się cofa. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa postanowił wziąć ją sobie do serca i jak co roku przygotował dla studentów sporo nowości. W tym roku przede wszystkim wymieniamy sprzęt w pracowniach komputerowych. W jednej to się już stało, w drugiej się stanie. Nowy sprzęt w pracowniach komputerowych to nie jedyna zmiana na wydziale. Innowacje pojawiły się w pracowniach radiowej i telewizyjnej, a także w bibliotece. Od tego roku akademickiego możemy zdalnie aktywować konto biblioteczne. To pierwsza tego typu usługa w Polsce. WNPID to także studenckie media. W części z nich pojawiły się nowe władze, a wraz z nimi przyszły świeże pomysły. Różnica będzie taka, że w tamtym roku akademickim udało nam się wydać 5 numerów, a w tym, zgodnie z tym, że jesteśmy miesięcznikiem, wydamy 9 numerów. Mamy nowe pomysły, to jak zmienić to radio, powiedziałbym nawet dość diametralnie od nowego roku akademickiego, też od nowego roku kalendarzowego, bo te plany są naprawdę długie i szerokie. Jak co roku, mury wydziału opuściła liczna grupa absolwentów, jednak na ich miejscu pojawili się nowi żacy. Obecnie na WNPID jest blisko 4000 studentów. Myślę, że studiowanie na naszym wydziale w kolejnym roku będzie satysfakcjonujące. A przede wszystkim ciekawe, ale co do tego chyba nikt nie powinien mieć najmniejszych wątpliwości. Zazwyczaj wszelkie zmiany wiążą się z kłopotami. Innowacje, które w tym roku pojawiły się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, z pewnością ułatwią i uatrakcyjnią życie studentów, bo przecież lepsze niekoniecznie musi być wrogiem dobrego. Dla Flesza Konrad Witkowski. Basen, siłownia, fitness oraz możliwość uprawiania wielu innych dyscyplin sportu za 50 zł rocznie? Tak, to możliwe dzięki legitymacji AZS, o której szerzej opowiedzą Daria i Marysia. Dni stają się krótsze i coraz zimniejsze. Na usta cisną się słowa mistrza Grechuty. Jesień, jak to tak? No właśnie, studenci, jak to tak, że zamiast ćwiczeń wielu wybiera odkładający się tłuszczyk? Jednak wśród żaków naszego uniwersytetu wcale nie jest tak źle. Bardzo dużo studentów pyta o w ogóle dodatkowe zajęcia. Nie tyle z siłowni, co z innych też dyscyplin sportu. Także naprawdę jest spore zainteresowanie. Wydaje mi się, że statystyki są gdzie indziej, ale z tego swojego doświadczenia, co widzę, to wygląda to optymistycznie. Okazuje się, że nie tylko trenujący w sekcjach sportowych i pracownicy mogą korzystać z obiektów sportowych UAM. Dla pozostałych studentów także jest nadzieja.
Klub Uczelniany AZS UAM proponuje kartę ISIG AZS, czyli Międzynarodową Legitymację Studencką AZS, która przeznaczona jest dla studentów naszego Uniwersytetu. Posiadając taką kartę, możemy bez dodatkowych opłat korzystać z basenu, hali czy innych zajęć. Warto zwrócić jednak uwagę, że w momencie, kiedy student ma taką legitymację AZS-u, może korzystać z obiektu tylko i wyłącznie pod okiem prowadzącego zajęcia. Aby stać się posiadaczem legitymacji ISIG AZS, należy zarejestrować się internetowo lub też przyjść do sekretariatu klubu uczelnianego. Następnie należy dokonać wpłaty. Ostatnim etapem jest przyjście do sekretariatu z potwierdzeniem przelewu. Karta zostanie wyrobiona w ciągu tygodnia. O szczegółach przeczytałem w internecie. Wystarczyło uiścić opłatę 50 zł na konto podane w internecie. Międzynarodowa legitymacja studencka to nie tylko profity wynikające z korzystania z obiektów przy zagajnikowej czy młyńskiej. To także dokument potwierdzający status studenta w ponad 100 krajach. Obejmuje także ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Ponadto zapewnia liczne zniżki na pizzę, kawę czy kursy językowe. Nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wielu studentów wydaje fortuny na siłownię, fitness czy basen, a wystarczy jedna niepozorna karta ISIG AZS. Może tym razem zamiast pielęgnować bojlerki, warto zadbać o kaloryferki. Dla Flesza, Maria Mnich. Na dziś to wszystko. W następnym wydaniu opowiemy Wam m.in. o kolejnym już turnieju futsalu o Puchar Dziekana w UNPiD. Do zobaczenia!